Cześć, dajcie z tej strony, Robert. Zapraszam Was dzisiaj do pierwszych wrażeń ZTE Blade V7. I tutaj dobra informacja: odezwała się do mnie ZTE, że mogę w sumie zostawić sobie ten telefon, i postanowiłem, że oddam go w konkursie, w recenzji, jak zawsze. Te wszystkie modele, które u mnie zostają, więc będzie miło, jak zostawicie łapkę w górę dla ZTE, za to, że zostawili ten model i będzie on dla Was. Natomiast w żaden sposób to nie wpływa na ocenę moją tego właśnie modelu. Zacznijmy sobie od tego, co faktycznie jest taką słabą stroną, o czym mówiłem w rozpakowaniu. 1 GB pamięci RAM, -i, 8 GB wbudowanych to niestety na dzisiejsze standardy trochę mało. I trochę poprawiłem już wydajność tego smartfona, bo na początku było naprawdę słabo, ale doinstalowałem już dwie aplikacje, takie, które się dały jakiś antywirus, jeszcze jakąś i troszkę to mimo wszystko pomogło. Mam chyba wyłączone wszystkie aplikacje w tle, tak, możecie zobaczyć, jak to się odpala. No nie ma jakiegoś mocnego dramatu, ale do takiej ultra płynności, o której byście mogli pomyśleć, niestety troszkę brakuje. Aplikacje odpalają się, trochę czasu trzeba poczekać. Niestety w momencie, kiedy coś tam się aktualizuje w tle, wygląda to dużo, dużo gorzej i warto gdzieś tam o tym wspomnieć. Przejdźmy natomiast sobie do, do tych plusów samego urządzenia, bo jest kilka, niewątpliwie niewątpliwe jest kilka plusów. Na pewno skaner odcisków palców, który mamy z tyłu, ładna obudowa. Naprawdę wszystko jest fajnie spasowane, nic nie trzeszczy, nic nie wydaje dziwnych dźwięków. Przyciski są całkiem nieźle spasowane. Ten przycisk power niestety troszkę gorzej w tym modelu. Warto gdzieś tam o tym wspomnieć. O, właśnie. Ale z lewej strony ten przycisk już jest bardzo dobrze spasowany. Tu nie ma żadnych zastrzeżeń. No bardzo fajnie, że są podświetlane przyciski. Warto wspomnieć o tym, że skaner odcisków palców jest aktywny, czyli wystarczy przyłożyć i urządzenie nam się odblokowuje. Nie jest taka sekundowa zwłoka, bym powiedział, może półsekundowa, natomiast urządzenie się odblokowuje i działa to całkiem precyzyjnie. Fajnie, że przyciski są podświetlane. Dwie kropki. W związku z tym, że możemy zamieniać sobie te przyciski, to jest też spoko sprawa. Głośnik, niby jest to jakiś dodatkowy system. Nie wydaje mi się, żeby to był głośnik, mimo wszystko stereo. Natomiast grają takim przyzwoicie jak na telefon w tej półce cenowej jest to jakość mocno do zaakceptowania na pewno. Natomiast dużym zaskoczeniem jest dla mnie aparat. Aparat. Przejdźmy sobie do tego aparatu, bo pokażę Wam jak to wygląda. Odpala się tam powiedzmy... Na no chwilkę musimy poczekać, mimo wszystko, natomiast y, jest bardzo prosto. Bo tak, mamy tutaj przejście do trybu Pro, y, i fajnie, że no niestety tylko do 1,3 sekundy. Natomiast, y, no fajnie, że w ogóle są jakieś tutaj ustawienia. Y, natomiast same zdjęcia naprawdę są robione bardzo niezłe, i warto wspomnieć o tym, że o, właśnie ta animacja na przykład działa tutaj bardzo płynnie. To jest również spoko. Tu w trybach, niestety, HDR mamy osobno, fajnie, że w ogóle jest. Natomiast jeżeli chodzi o zdjęcia, to muszę Wam powiedzieć, że naprawdę wygląda to całkiem, całkiem przyzwoicie. O, tu możemy sobie przybliżyć, zobaczcie. Oczywiście musimy chwilę poczekać, one się jakby procesują te zdjęcia. No przy dużym powiększeniu widać już te piksele, natomiast w takim normalnym powiększeniu wydaje mi się, że wygląda to całkiem, całkiem przyzwoicie jak na takie urządzenie. Jest nieźle, jest nieźle. Oczywiście nie robiłem jakichś specjalnie zdjęć jeszcze wieczorem, natomiast to wszystko sobie sprawdzimy. Tak jak wspominałem, no niestety aktualizacja tej aplikacji w tle i robienie czegoś innego powoduje ta już zadyszkę temu smartfonowi. Natomiast mamy naprawdę dużo ustawień w przypadku tego modelu. Jest tego naprawdę sporo. Gestów i ruchów jest naprawdę cała cała masa. To wydaje mi się całkiem fajne rozwiązanie. Jest możliwość właśnie odwrócenia tylko tych klawiszy funkcyjnych tylko w jedną albo w drugą stronę, ale mimo wszystko dobrze, że to jest. Ja wolę przycisk stecz po prawej stronie. No, pamięć USB możecie zauważyć. No, 221 z 359 zajęte, więc mało tej pamięci zostało. Dobrze, że jest MicroSD proponuję zdjęcia od razu przenosić i filmy i wszystko na SD, żeby po prostu sobie tego nie zapełniać. Z ramem również nie jest zbyt ciekawie, bo w momencie, kiedy przyjdziemy sobie do niektórych aplikacji, to one, o, już nam uciekają gdzieś tam z tego ramu, mimo wszystko. No i tak to czasami wygląda. O właśnie w ten sposób. Natomiast yy, strony pełne, internetowe ładują się, może nie jakoś zabójczo. Piekielnie szybko, natomiast ładują się i można sobie spokojnie korzystać z tego urządzenia w przypadku nawet pełnych stron. Trochę to zajmuje, natomiast wszystko na pewno będzie uciekało bardzo szybko z ramu i warto gdzieś tam o tym wspomnieć. Jak widzicie, ekran jest całkiem całkiem jasny, chociaż na dworze to jeszcze kwestia sprawdzania, bo wydaje mi się, że nie jest aż tak różowo, ale jak widzicie, jak już nam się stronka załaduje, to śmiga to całkiem, całkiem przyzwoicie. Na pewno dużym plusem jest to, że urządzenie jest fajnie zbudowane, że ma całkiem przyzwoity aparat, wydaje mi się, dźwięk jest również jak najbardziej w porządku, fajnie, że przyciski są podświetlane. Zaczymy, no na razie nie instalowałem wszystkich testów syntetycznych tak dalej, bo podejrzewam, że wtedy tej pamięci zupełnie zabraknie, niestety, i urządzenie będzie dużo wolniej chodziło. Natomiast jest spora możliwość tej konfiguracji, możemy zmienić sobie na przykład jakiś tam kolor, powiedzmy, a no, turkusowy, zmienimy sobie, o. Teraz nam się zmienia tapetka, całkiem fajnie to wygląda, tapety oczywiście również mamy jakieś to predefiniowane, e, całkiem fajnie to wygląda, możemy sobie ją szybko rozmyć, I taki bardzo przyjemny sposób, jeżeli chodzi o e, zarządzanie tym wszystkim. Są ikonki, możemy sobie również tutaj zmieniać jakiś tam ustrój, ale to chyba tylko tak, tutaj tylko w przypadku jest tylko tego tła, więc widzicie, że jest takie jakby Dodatkowa forma tutaj podkreślenia tych ikon, efekty przejścia, trochę tego jest tutaj, no fajnie, że można tak szybko sobie z tego skorzystać. A za oczywiście jest tutaj pełno jakichś dodatkowych ikon? Część tych elementów przenosi nas w to samo miejsce, gdzie byliśmy wcześniej, czyli na przykład tutaj te gesty i ruchy, tu aplikacja do zarządzania skanerem odcisków palców, czyli trzeba się też do niej dostać, możemy odblokować, szyfrować aplikacje, czy, czy też jakąś tam pamięć. Jest tego troszkę. Warto o tym wspomnieć, że bardzo dużo na samym początku dźwięków jest dotyczących różnych czynności na tym urządzeniu. Warto to wyłączyć, bo one są dość irytujące. Kilka jakichś dodatkowych aplikacji. No, sprawdzimy jak to wygląda. Fajnie, że radio również jest. Tak czy siak, jeżeli macie ochotę wygrać takie urządzenie, to po recenzji będzie konkurs. Oczywiście dla moich subskrybentów. Trzymajcie się. No i pozdrawiam. Cześć.